twoje dziecko wpada w szał, bo nie może oglądać ulubionej bajki, rzuca sobą o ziemię, bo musicie wracać z placu zabaw do domu, nie daje się poprowadzić za rękę przez ulicę i żadne wyjaśnienia wydają się do niego nie docierać. W amoku wykrzykuje ci w twarz, że jesteś okropny i co najgorsze, czasem nawet bije pięścią na oślep. No cóż, złość to emocja jak każda inna. Dzieci również mają prawo ją odczuwać. Musisz jednak przekazać swojemu maluchowi, jak sobie z nią radzić. Jeśli ty sobie z nią nie radzisz, to musisz się tego nauczyć, zwłaszcza radzić sobie z wybuchami swojego dziecka. Więc dzisiaj w animacji na pewno zobaczysz w drugiej części, jak ty sobie możesz z nią poradzić, a na początku jak sobie poradzić z wybuchami dziecka. Jak trudno zachować wtedy spokój, zdolność racjonalnego myślenia. Przedstawię kilka skutecznych metod, jak nie zwariować i poradzić sobie ze złością. Lecimy. Cześć, tu Leszek, tata Tomka, a ty oglądasz Praktyczne Rodzicielstwo, kanał poświęcony byciu lepszym rodzicem i opiekunem. Jeśli podobają ci się nasze filmy, subskrybuj, zostaw komentarz i dziel się nimi z innymi rodzicami. Złość pojawia się w momencie, gdy dziecko orientuje się, że znalazło się w sytuacji, która mu po prostu nie służy. Nie chce w niej trwać, chce jak najszybciej ją zmienić. Wówczas wyraża się dość jasno o niekomfortowej sytuacji. Jest złe, bo z jakiegoś powodu czuje się źle. No, dość oczywiste. Zaczyna tupać, krzyczeć, płakać, wyrażając w ten sposób swoje niezadowolenie. Dlaczego robi to w taki sposób? Odpowiedź jest prosta. Nie wie, że można wyrażać złość inaczej. Fizjologiczne mechanizmy wraz z niezadowoleniem przyspieszają akcję serca, oddech, wyrzucają adrenalinę, sprawiają, że dziecko wręcz musi dać upust swoim emocjom. To sprawia, że często wyrażenie złości przebiega w postaci wybuchu. Co więcej, jeżeli nie zareagujemy poprawnie, już przy pierwszej takiej sytuacji, dziecko może zacząć świadomie wykorzystywać takie zachowania. Wyobraź sobie sytuację, gdy twoje, będąc dotąd aniołem dziecko, domaga się kupienia kolejnej plastikowej zabawki w sklepie. Ty mu odmawiasz, ponieważ kupione poprzednio wcale się nie interesuje. Dziecko jest niezadowolone i manifestuje to wybuchem złości w środku supermarketu, robiąc ci ten przysłowiowy obciach. Ty, będąc w zupełnym szoku, nie spodziewając się czegoś takiego, chcesz szybko uspokoić nerwową atmosferę, więc wrzucasz do koszyka wybraną zabawkę. Dziecko zadowolone z siebie następnym razem postąpi zupełnie tak samo, ponieważ sposób ten będzie po prostu skuteczny, ten nacisk na rodzica. To zupełnie normalne, że wobec niekontrolowanych emocji dziecka czujesz się po prostu bezradny, pełen żalu, no i niemocy. To generuje zaś stres i złość. Och, i to ile? Musisz jednak pamiętać, że to ty jesteś osobą dorosłą, to twój układ nerwowy jest w pełni rozwinięty i to ty jesteś stroną, która musi opanować swoje uczucia, bo jesteś opiekunem dziecka. Też jesteś osobą, z której twoja pociecha bierze przykład i od której się uczy. Jeśli pokażesz dziecku, jak opanować emocje, wybuchy złości będą się zdarzały po prostu rzadziej, a dziecko samo z pewnymi rzeczami będzie dawało sobie radę. Jako osoba dorosła masz za sobą cały proces socjalizacji, znasz normy społeczne, wiesz co wypada, co nie wypada, zależy ci też na opinii innych osób. Opanowałeś też radzenie sobie z różnymi emocjami. Dzieci tej wiedzy po prostu nie mają, stąd pozwalają sobie na pełen wachlarz niewłaściwych z punktu widzenia dorosłego zachowań. Zadaniem rodzica jest pokazanie, że złość można wyrażać w inny sposób. Jest to jednak wieloetapowy proces, który możesz wdrożyć w życie codzienne. Co zatem zrobić, gdy już jest po fakcie i dziecko wybuchło? Po pierwsze, konsekwencja. Najgorsze, co możesz wówczas zrobić, to ustąpić, byle tylko uspokoić i uciszyć dziecko. Jeżeli uważasz, że twoje dziecko nie potrzebuje kolejnej zabawki i twoja myśl jest racjonalna, czy powinno zakończyć oglądanie bajek na dzisiaj, albo powinno ubrać czapkę i szalik, bądź osobą konsekwentną. Weź też uwagę na aspekt biologiczny odmowy, stresu i tego, jak konflikt działa na ciebie i na dziecko. Po drugie, wyraź swoje zdanie. Uzasadnij krótko, dlaczego chcesz trwać przy swojej decyzji i dlaczego jest niezmienna. Zawrzyj to w prostym komunikacie. Dziecko w histerii nie słucha, nie chce negocjować, walczy. Nie ma tu miejsca na dyskusję, a dziecko z czasem będzie musiało nauczyć się akceptować twoje nie. Po trzecie, wyjaśnij swoje stanowisko. Kiedy dziecko się oczywiście uspokoi, koniecznie uzasadnij swoje zdanie. Wyjaśnij, dlaczego uważasz, że nie potrzebuje nowej zabawki, czy dlaczego musi już kłaść się spać. Dziecko musi wiedzieć, dlaczego na coś się nie zgadzasz lub czegoś wymagasz. Nie możesz mówić nie, bo nie. To jest najgorsza rzecz, jaką możesz zrobić. Cała sytuacja musi być dla dziecka pewną lekcją na przyszłość, ale musi też nieść za sobą bezpieczeństwo, a bezpieczeństwo jest powodowane przez rozumienie. No i najtrudniejszy punkt, po czwarte, zachowaj spokój. Agresja rodzi agresję, tak samo jak złość wzmaga negatywne emocje.
Jednak najważniejszy jest tutaj twój spokój. Twój wybuch jedynie podkręci złość dziecka i niepotrzebnie przedłuży niekomfortową sytuację. Najważniejszym elementem jest zrozumienie, dlaczego twoje dziecko wpada w złość. Pamiętaj, żeby nie działać tylko i wyłącznie zero-jedynkowo, bez sensu i czasami upierać się przy swoim. Warto, nawet już po napadzie złości, podjąć z dzieckiem dyskusję, otworzyć się na negocjacje, może dłuższe oglądanie bajek, ale w sobotę, gdy na drugi dzień nie trzeba wstawać wcześniej rano, będzie sensownym kompromisem. Podczas wybuchu złości nie stawiaj sobie za główny cel jak najszybsze opanowanie dziecka. Postaw raczej na przekazanie dziecku komunikatu, że tak wyrażona złość nie działa, nie przynosi oczekiwanych przez dziecko efektów. Rozmawiaj z dzieckiem na temat tego, co się stało i jak prawidłowo mogła wyglądać taka sytuacja. Podawaj jasne przykłady, jak może wyrażać swoje niezadowolenie następnym razem, czyli pomagaj swojemu dziecku przeżywać tą złość. Powiedz mu, słuchaj, nie krzycz, nie awanturuj się, natomiast zaproponuj w takim razie coś innego. Albo porozmawiajmy o tym. O samych emocjach warto z dzieckiem rozmawiać na co dzień. Można wspomóc się specjalnie przygotowanymi do tego bajkami czy zabawkami, jednak już sama rozmowa o chcianych i niechcianych emocjach daje zauważalny efekt. Zapytaj swoje dziecko, kiedy odczuwa złość, jakie dokładnie sytuacje sprawiają u niego rozdrażnienie. Spróbujcie na bieżąco rozwiązywać te problemy, zanim jeszcze dojdzie do zdenerwowania, czyli na przykład jasno ustalcie ilość oglądanych bajek, zróbcie rozpiskę na każdy dzień tygodnia i w momencie próby negocjacji przez dziecko od razu odwoła się do tego planu. Obaj go zaakceptowaliście. Podobnie z zakupami. Twórzcie zawsze niezmienną listę zakupów i bezwzględnie się jej trzymajcie. Uświadom też dziecko, że na wiele sytuacji, które mogą spowodować u niej złość, nie ma po prostu wpływu. Jest to na przykład wygrana w planszówkę, czy pogoda w dzień pikniku. Jak pada deszcz, no to nikt tego nie zmieni. To, na co dziecko ma wpływ, to swoje myśli i reakcje. Podobnie ty. Pokaż dziecku, że w codziennym życiu może spotkać go wiele przeciwności losu, ale złość, która się w nim pojawia, jest możliwa do opanowania i ukierunkowania. Co możesz doradzić dziecku? Po pierwsze, gdy poczuje się zdenerwowane, niech spróbuje się odizolować. Poradź wrócenie do swojego pokoju. Samotność przez chwilę sprawia, że łatwiej jest człowiekowi ochłonąć, przejąć nad sobą kontrolę. Ale nie każde dziecko będzie chciało zostać samotne. Niektóre dzieci wręcz przeciwnie. Mimo tego, że się złoszczą, mimo tego, że kierują tą złość w twoim kierunku, w twoją stronę, możesz zaproponować przytulenie się, pobycie razem bliżej, ale pomilczenie. Po drugie, wymyślcie wspólnie jakąś aktywność, która będzie nie tylko spalała złość, ale także odwracała uwagę od sytuacji. Umów się z dzieckiem, że dla rozluźnienia wykona w napiętej sytuacji 10 pajacyków albo poskacze na jednej nodze. Albo zrobicie coś po prostu zupełnie innego w zupełnie innym miejscu. Po trzecie, warto ćwiczyć wraz z najmłodszymi kontrolowanie oddychania. Nie ma lepszego sposobu na spuszczenie pary niż 10 głębokich oddechów. Pamiętaj, żeby nigdy nie narzucać dziecku, co dokładnie ma zrobić w kryzysowej sytuacji. Nie chodzi w grę rozkaz iść do swojego pokoju i się uspokój. To musi być świadoma decyzja dziecka, co zrobi i jak zareaguje. Dlaczego konieczne jest omówienie tych metod wcześniej. Problem wybuchów złości niestety, ale bardzo mocno oddziałuje na całe otoczenie. Z rozrzeszczanego dziecka nagle może zrobić się dwójka czy trójka rozkrzyczanych dzieci. Co gorsze, ty sam jako rodzic możesz nie znieść nerwowo tego napięcia, zwłaszcza jeśli powtarza się to dzień w dzień. Tłumienie nerwów w sobie też nie jest dobrym pomysłem. Nadejdzie moment, gdy przeładowany worek emocji po prostu pęknie, a zawartość zasypie wszystkich i wszystko dookoła. Jak sobie pomóc? Jak poradzić sobie ze złością swoją i frustracją, nie wciągając w to rodziny? Oto kilka sposobów na szybkie poradzenie sobie z nadmiarem negatywnych emocji. To już dla rodzica. Przestań się oceniać. To naturalne, iż będąc rodzicami czujemy złość, bezradność czy frustrację. Obwiniamy się, że jesteśmy beznadziejnymi rodzicami, bo zareagowaliśmy na złość dziecka krzykiem albo coś innego złego się stało. Zaakceptuj fakt, że czasami będziesz tak zmęczony, że nie wszystko zrobisz zgodnie z planem i poradami z książek. Powtarzaj sobie, że robię co w swojej mocy, żeby być dobrym rodzicem. Okazjonalne błędy nie czynią cię złą osobą czy złym rodzicem, ale są elementem uczenia się, jak być lepszym. Przerwij strumień negatywnych myśli. Gdy zaczniesz myśleć, jak w danej sytuacji twoje dzieci powinny się zachowywać, naucz się zmieniać swój tok rozumowania. Zaakceptuj rzeczywistość i skup się na faktach. Na przykład, Ania nie zachowuje się tak, jakbym tego chciał czy chciała. Te emocje zaraz miną. Powtarzaj te słowa w głowie, aż frustracja minie. Niektórych rzeczy nie jesteśmy w stanie zmienić w danej chwili. Warto się skupić nad tym, jak zapobiegać im w przyszłości. Kolejna rzecz, myśl o teraźniejszości. Nie generalizuj. Jesteś złym dzieckiem, czy mam złe dziecko, czy skąd to dziecko tak ma. Nie dodawaj słów jak zawsze, nigdy. Bądź konkretny.
Nie podoba mi się, że uderzyłeś siostrę. Popatrz, siostra płacze. Zamiast używać siły, wyjaśnijcie sobie, co się stało. Przyjdź, przeproś, porozmawiajcie o tym. Kolejna rzecz, dbaj o siebie. Zdrowie emocjonalne rodziny zaczyna się od ciebie, od rodzica. Znajdź drobne rzeczy, które sprawiają ci przyjemność. Pozwól sobie na nie od czasu do czasu. Napij się ciepłej herbaty, wyjdź na zewnątrz, aby poczuć promienie słońca. Może nawet oddaj dzieci pod opiekę dziadków czy opiekunki, aby mieć czas tylko dla siebie. Tylko dla siebie. Nie dla siebie i dla drugiego rodzica. Zrób coś dobrego tylko pod swoje potrzeby. Emocje i uczucia kotłują się codziennie w każdym domu. Nie tłum ich ani u siebie, ani u swoich dzieci. Dawaj im ujście, ale w kontrolowany i ukierunkowany sposób. Pamiętaj, że ogólna atmosfera w domu ma duży wpływ na emocje dziecka i rozwój jego. Staraj się zatem wprowadzać w życie jak najwięcej radości, czego ci życzę. No i słyszymy się w następnym filmie. Cześć.